Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was recenzję nowego multitoola od firmy Leatherman. Jest to model Leatherman Rebar i od razu powiem, że będzie to chyba dość kontrowersyjny film. Ale o co dokładnie chodzi, to dowiecie się za chwilę. Najpierw ujęcia, powiem Wam w ogóle, co to jest za narzędzie, z jakiej stali, jaka cena i wszystko. Potem będzie takiego, nie tyle, że test, ale po prostu zobrazowanie, do czego możemy go wykorzystać, a na koniec będzie moja dość subiektywna opinia, z którą nie musicie się zgadzać, możecie napisać w komentarzach, ale to chyba jeszcze na końcu powiem, więc wydaje mi się, że nie ma sensu teraz mówić wszystkiego, więc dalej przejdźmy po prostu i zobaczycie sami. Zacznijmy sobie od ceny. Multitool ten kosztuje mniej więcej 250 zł, oczywiście wiadomo, od sklepu. Jest to kompaktowa wersja modelu Supertool 300. Posiada on 17 narzędzi i są to następująco: kombinetki płaskie, kombinetki standardowe, standardowy przecinak do drutu, przecinak do drutu twardego. Warto wspomnieć, że są właśnie one wymienione, co na pewno jest zaletą. Obciskacz do instalacji elektrycznych, przyrząd do zdejmowania izolacji, ostrze nożowe gładkie ze stali 420HC, czyli jest to ta stal, która jest w zasadzie w większości Leathermanów. Ostrze nożowe ząbkowane, czyli klasyczne ząbki, również ze stali 420HC, piła, szpikulec, szydło, miarka, zarówno w calach, jak i w centymetrach, otwieracz do puszek, otwieracz do kapsli, pilnik do metalu i drewna, śrubokręt Philips krzyżak, śrubokręt płaski duży oraz śrubokręt płaski mały. Całość waży całe 190 gramów, a jego wymiary po złożeniu długość to jest niecałe 10 cm. Warto też wspomnieć, że do tego zestawu w komplecie mamy kaburę wykonaną z kordury, która jest wykonana dobrze, nic się z nią nie dzieje i akurat w przypadku tego, że tutaj nie mamy żadnego klipsa, to ona się przydaje. I jeżeli ktoś chce nosić na pasku, to może na pasku, jak ktoś chce w kieszeni lub w plecaku, to po prostu może sobie tam wrzucić i nie bać się, że coś innego nam się obije, uszkodzi, czy cokolwiek się z tym stanie. A teraz myślę, że możemy przejść do dalszej części filmu. Thank you.
Jeżeli teraz już mniej więcej wiecie, co to jest za tool, z jakiej stali, jak wykonany, jaka scena, to mniej więcej możecie też mieć już jakąś podstawową przynajmniej opinię, coś wiedzieć o tym nożu. I teraz przechodzimy do tej części, z którą możecie się nie zgadzać. Ja się dość mocno na tym zawiodłem i szczerze mówiąc nie kupiłbym go, gdybym miał go kupić, bo jak wiecie nie jest to moje, tylko pochodzi, no jest chwilowo u mnie. Ze względu na wymianę, ale zapraszam Was do unboxingu, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, skąd to się wzięło u mnie. Otóż, co mi się tutaj nie podoba? Zacznijmy sobie od stylistyki. To jest najmniej ważna rzecz, bo jest to kompletnie, jest to całkowicie indywidualna kwestia. On mi się po prostu nie podoba, jest zwykły, nie ma tutaj żadnych jakichś, no po prostu czegoś, ale pomijamy tę kwestię, bo to zależy od każdej osoby. Co mnie w nim irytuje? Kupując multitool za 260 zł, chciałbym widzieć, że to coś tyle kosztuje, bo porównując go do toola za 11 zł, nie chcę tego porównywać i nie chcę, żeby ktoś rozumiał, że za chwilę powiem, że on jest tak samo dobry jak coś za 11 zł, bo całkowicie tak nie jest, ale chodzi o pierwsze wrażenie. Jeżeli damy komuś, kto się kompletnie na tym nie zna, to i taki za 11 zł, to oczywiście powie, że ten jest gorszy, ale nie będzie jakiejś potężnej różnicy, bo w tym, co mnie najbardziej irytuje, jeżeli chcę otworzyć jedną rzecz, powiedzmy tutaj, na przykład będę chciał sobie otworzyć cokolwiek, no nie da się pojedynczo tego wyciągnąć. Wychodzą wszystkie, jak widzicie, i zostaje to w takiej pozycji. Potem musimy złożyć i tak to wygląda. Co do samej blokady. Ona oczywiście jest zaletą, dużą zaletą, bo to jest sprawia to, że o wiele bezpieczniej możemy działać tym czymś, ale nie trzyma ona do końca. Są tutaj dość duże luzy, jeżeli mamy w zależności od narzędzia, są te luzy mniejsze lub większe, ale one i tak są. Kolejna kwestia jest złożenie, skręcenie tego tula. Jak widzicie, mamy takie słoneczka, bo nie wiem, jak to inaczej określić, i o wiele lepiej, moim zdaniem, gdyby to były zwykłe imbusy, toryksy lub po prostu zwykłe płaskie śruby. Kolejna, już taką ostatnią rzeczą jest wykończenie tutaj niektórych elementów. Ono jest lepsze niż w Leathermanie Kiku. Była recenzja, ona była tak beznadziejna, że nawet Was do niej nie odsyłam, ale możecie zobaczyć sobie, co to był za tool. Ten kosztuje nawet, nie wiem, czy jest jeszcze, już chyba nie jest produkowany, ale około 150 zł. Tam było gorzej, tutaj jest lepiej, ale i tak to nie jest do końca to, co bym oczekiwał za tą kwotę. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać i napisać, że to nie ma znaczenia, ale ja subiektywnie, indywidualnie nie mogę powiedzieć, żebyście to kupowali. Po pierwsze, jeżeli miałbym wydać sobie jakiegoś tula, to kupiłbym na pewno model z klipsem, bo nie jestem tego w stanie nosić, mimo iż, poczekajcie chwilę, mam do tego naprawdę fajny pokrowiec z logiem, znaczy z napisem, tutaj jest logo, wytrzymały, możemy sobie do paska przyczepić, ale ja nie noszę rzeczy przy pasku, więc musiałbym mieć klips. Być składamy za pomocą innych śrub i wyglądać trochę, powiedzmy sobie, lepiej. To jest moja, jak mówiłem, subiektywna opinia, możecie się zgadzać lub nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, to nie zostawiajcie łapki w górę i w ogóle idźcie sobie, tylko po prostu napiszcie, o co Wam dokładnie chodzi. Jeżeli chodzi jeszcze o takie całkowicie podsumowanie, to po prostu chodzi mi o to, że takie szczegóły mogłyby być lepiej dopracowane po prostu i to jest chyba na tyle. Oprócz tego, że wybrałem był inny model, to jest inna kwestia, ale nie mogę Wam powiedzieć, że kupujcie, to jest świetne, bo ja bym go po prostu nie kupił. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli
Nawet nie tyle, że zgadzacie się z tym, ale mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. No i jak zwykle, jeżeli łapki się zostawia, jeżeli wam się coś podoba, chyba że ktoś robi, że zostawcie 500 łapek, wtedy będzie kolejny film, ale 500 łapek by i tak nie było. No w każdym razie dzięki za uwagę, jeżeli wam się film spodobał, to już mówiłem, napiszcie komentarz, komentarze są też bardzo fajne i do widzenia, w sensie do zobaczenia w następnym filmie. Myślę, że będzie to już, jest to już, no będzie to już ostatni film z recenzji tych rzeczy z tej wymiany. No i dzięki, do zobaczenia, mówiłem to, cześć.